Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale. Bardzo się cieszę, że widzimy się jak zwykle o 14:00. Dziękuję Państwu przede wszystkim za wczorajsze komentarze w sprawie pani posłanki Agnieszki Pomaskiej. Byłem ciekaw Waszej reakcji. Spodziewałem się, że mimo złożonych wyjaśnień przez panią posłankę, Państwo dość krytycznie się do nich odniesiecie, uznając, że jest to forma, jeśli kogoś uraziłam, to bardzo przepraszam. I niezbyt przychylnie przyjęliście Państwo, przynajmniej większości komentarzy. No, pojawiły się oczywiście głosy, takie typowe trolle przysłane, no nie będę przecież mówić przez kogo, zarzucając komuś takie działania, które miały ten temat rozmyć. Ja mam tę umiejętność, drodzy Państwo, że rozpoznaję, jaka jest różnica pomiędzy kontrargumentami czy argumentacją czyjąś rzeczową i merytoryczną od typowych metod, które stosuje się w przestrzeni medialnej, kiedy farma troli się pojawia, bądź wybrane trole i próbują rozmywać temat. Czyli na przykład pytają się, ale o co chodzi? A kto to jest pani Pomaska? Albo piszą o tym, że przecież takie zdjęcie to nic takiego i że to jest czepianie się, a ktoś inny to sobie zrobił zdjęcie i wtedy to się pan go nie czepiał. I tym podobne teksty. To, proszę Państwa, jest działanie celowe na zamówienie i pisowskie metody. No, na moim kanale, to naszym wspólnym, to działać nie będzie, skoro podjąłem się zadania prowadzenia tego kanału i rozmowy z Państwem i wymiany myśli. I, no to taki trolizm u mnie występować po prostu nie będzie. Nie pozwolę na to, żeby tymi metodami, bo to nie chodzi o moją osobę, tylko to chodzi o państwa, żeby takimi metodami trolle próbowały rozmywać istotę rzeczy, istotę zagadnienia, które na tym kanale omawiamy danego dnia. Proszę Państwa, wróćmy do meritum dzisiejszego materiału, a jest nim zwolniony z pracy Marek Balawajdek. Były już szef działu informacji RMF FM, ten sam Marek Balawajder, o którym przedwczoraj mieli Państwo okazję oglądać program. Człowiek, który bywał u byłego już prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka i też zdarzyło się, że bywał na eventach organizowanych przez ten koncern. Bodajże też był chyba w Barcelonie i zajadał się krabami, homarami, przegrzebkami i czymś tam jeszcze. A propos homarów, to też przeczytałem komentarz, że przecież takie to można kupić w Biedronce. Tak? Nie, nie można. Jakość produktów i dań, która w tejże ekskluzywnej restauracji w równie prestiżowym hotelu albo na odwrót, w bardzo prestiżowym hotelu w ekskluzywnym miejscu, działa zamiennie, jest nieporównywalna z tym, co można kupić w jednej z sieci dyskontów. Proszę Państwa, homar homarowi wilkiem. No dobrze. Proszę Państwa, pan Berenda wylatuje z roboty. Mnie rzeczywiście do łez ubawił komunikat RMF FM dotyczący kulisów rozstania się z panem Balawajderem, bo może państwu to umknęło, to ja to zacytuję. Nie wiem, jak pijecie akurat kawę, ja najpierw wezmę łyk kawy, żeby potem się tą kawą nie opluć. Ze śmiechu zresztą. Dobre. Dobre, bo polityczne. Posłuchajcie. Korpo bełkot, ale creme de la creme, kochani moi. Grupa RMF poinformowała w piątek o zakończeniu wewnętrznego postępowania Speak Up prowadzonego od kilku miesięcy w dziale informacji. Wyniki postępowania wskazują, że nie potwierdziły się zarzuty mobbingu w rozumieniu kodeksu pracy. Miały jednak miejsce zachowania, które zostały uznane za naruszenie naszego kodeksu postępowania, oświadcza spółka. W związku z tym dotychczasowy dyrektor działu informacji pan Marek Balawajder i zarząd Radia RMF FM uznali,
iż dotychczasowa formuła współpracy wyczerpała się, wobec czego postanowiono o jej zakończeniu. Dobre, co? Jak posłuchacie tego jeszcze raz, sobie cofniecie, albo może ja to powtórzę, bo to warto dla utrwalenia. Wyobraźcie sobie tę sytuację, kiedy Marek Balawajder przychodzi do gabinetu, czy tam sali konferencyjnej w siedzibie RMF-u, gdzie siedzą też członkowie zarządu, siadają i oświadczają zgodnie, że pan Marek Balawajder i zarząd Radia RMF uznali, iż dotychczasowa formuła współpracy wyczerpała się, wobec czego postanowiono jej zakończenie. No nie wiem, może pan Balawajder powiedział, że tak, w związku z tym, iż nasza formuła się wyczerpała, bardzo proszę o wyrzucenie mnie z pracy na zbity pysk. Słuchajcie, no kupa śmiechu, tak, z naciskiem na kupę tejże śmiechu, na jakiś absurd. Ale pośmialiśmy się, pożartowaliśmy, teraz przejdźmy do konkretu. Pojawiły się w mediach też informacje o tym, czym zajmuje się żona pana Balawajdera. Okazuje się, że żona pana Balawajdera od 3 lat jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zbrojeniowej Rosoma. Ba, żeby tego było mało, jest dyrektorem, i tu się posiłkuję ściągawką, dyrektorem do spraw sponsoringu, ha, 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 dyrektorem do spraw sponsoringu słowackiego Orlen Unipetrol, spółki zależnej Orlenu. Można powiedzieć, że ręka rękę myje. Od 2021 roku. I proszę Państwa, jeżeli koncern Bauer, który jest właścicielem tej grupy RMF, chciałby wmówić Polakom, że przez 3 lata zarządowi RMF FM nie przeszkadzał fakt, że nie tylko żona Balawajdera pracuje dla pisowskiego wówczas koncernu naftowego, który sponsoruje wybrane media za pośrednictwem pakietów reklamowych, zaraz do tego wrócimy, a nadto jeszcze okazuje się, że pan Marek Balawajder miał kolegować się z wiceprezesem Orlenu Adamem Burakiem. I to przez 3 lata Bauerowi nie przeszkadzało. No cóż, no możemy w tym miejscu powiedzieć, że koncepcja pisowska repolonizacji mediów to jest całkiem dobry pomysł, nie uważacie? Bo tam, gdzie te media miały być wolne i niezależne, okazuje się, że były zależne. Ale po owocach ich poznacie. No można różne bzdury, proszę Państwa, opowiadać, rzucać liczbami, takimi, które są niezbyt zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Do tych niezrozumiałych liczb i korpo bełkotu za chwilę wrócimy, ale najpierw Państwu podam, jakie są wyniki finansowe, jakie były wyniki finansowe grupy, w zasadzie Radio Muzyka Fakty, grupa RMF FM, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa. Otóż, proszę Państwa, podczas kryzysu 2022 roku, inflacja, pandemia, firmy padają. Podaję Państwu wartości księgowe. Te, które spółka wykazała. Bez korpo bełkotu. Aktywów razem ta spółka posiada 205 milionów złotych. Zysku netto, czyli po odliczeniu wszystkich kosztów i zatrudnienia, wydatków, co sobie tylko życzycie, podatków, kasa na rękę za 2022 rok. Tam pracuje 115 osób, czy nie, przepraszam, 122 osoby pracują. Pracowały w 2022, no pracuje w tej chwili nie. Zysk netto 14,8 miliona złotych. Rok wcześniej ta grupa wypłaciła dywidendy na poziomie ponad 13 milionów złotych z zysku rzeczywistym. Czyli ten zysk nie został odłożony do tak zwanego kapitału zapasowego na zaś, tylko
Geld Becalen, Becalen Geld zostało wypłacone 13 baniek. I to było w 2020 roku. W szczycie pandemii. Radzili są. Podatku dochodowego w 2022 roku RMF zapłacił 8,5 miliona złotych. Podatku dochodowego. Grubo, prawda? No. Przychodów razem za 2022 rok, bo to jest ważne, było 112,9 miliona złotych. No prawie 113 milionów złotych przychodów. Nie mylić z dochodem, jak to czynią niektórzy lewicowi ekonomiści występujący w mediach społecznościowych. 113, proszę Państwa, 113 milionów złotych przychodu Grupa RMF za 2022 rok. Zarzuty o współpracę z Orlenem, o reklamę pojawiły się w mediach. Jedno z mediów przywoływało właśnie te konotacje towarzysko-biznesowe i na to tu przeczytam Państwu fragment, bo nie chciałbym czegoś przekręcić. To była odpowiedź prezesa zarządu Grupy RMF, pana Kazimierza Grudka. On się ustosunkowuje do tekstu pewnego dziennikarza, nazwiska nie wymieniam, bo nie robię tutaj niektórym ludziom zasięgów z takich czy innych względów. Dlaczego, to może kiedyś Państwu opowiem. Cytuję. W kontekście twierdzeń, że Orlen jest znaczącym reklamodawcą RMF FM, znaczącym, tak? Bo to musicie Państwo też czytać między wierszami. Grudek to, co mówi, pisząc mówi, no, boi się, że zarzuci mu się na przykład kłamstwo. Więc następuje, że nie on to napisał, tylko napisali to wynajęci prawnicy. To jest pewna metoda, żeby powiedzieć, a nie powiedzieć, natomiast zostawić sobie kilka furtek, to są takie sztuczki semantyczne, które ja zresztą dosyć dobrze znam, powodujące, że jeżeli zarzucono by mu, że skłamał, to on powie nieprawda, był to tryb przypuszczający, no ale tak człowiek czasami musi postępować, żeby nie pojawił się jakiś oszołom, który będzie chciał na przykład później się po sądach ciągać dla samego faktu ciągania. Są tacy ludzie, no ale przejdźmy może do samego tekstu. W kontekście twierdzeń, że Orlen jest znaczącym reklamodawcą RMF FM, prezes Grudek napisał. RMF FM, teraz słuchajcie, bo to jest ważne, analogicznie jak wszyscy duzi nadawcy telewizyjni i radiowi, nie sprzedaje reklam samodzielnie. Robi to wyspecjalizowana spółka matka Grupa RMF FM. Aby przedstawić rzetelny i całościowy obraz, podaje pełne dane dotyczące wydatków wszystkich spółek Orlenu we wszystkich stacjach Grupy RMF. I tu wymienia, że to jest Max, Classic, portal RMF24, inne strony www i aplikacje. Wydatki te w roku 2021 odpowiadają łącznie kwocie 3,8 miliona złotych, a w 2022 3,9 miliona złotych i stanowiły w obu tych latach 1,1 przychodów reklamowych. Okay. Dla porównania wydatki spółek Orlenu w latach poprzedzających rządy PiS i prezesa Obajtka stanowiły w 2013 roku 0,95% przychodów grupy RMF, w 2014 1%. Czyli wydatki Orlenu na reklam, czyli zakup tych reklam, był na poziomie w 2021 3,8 miliona, a w 2022 3,9, co stanowiło 1,1 przychodów reklamowych. Ile spółka zarobiła kasy, to już Państwo wiecie. Jakie były jej przychody za 2022? Też wiecie, możecie sami popełnić matematykę i sobie to policzyć. Teraz Orlen to nie tylko sam Orlen, to też inne spółki Skarbu Państwa, działające jakby pakietowo pod zarządem Kaczyńskiego. On wydaje polecenie, aby dana spółka, niekoniecznie Orlen, bo tu dziennikarz przyczepił się, może nie przyczepił, tak, a
jakby uznał, że Orlen jest tym głównym, cudzysłów jakiś to trzeba ubrać, że to jest tak, ten główny dochód. Nie, to nie w tym rzecz. To nie w tym rzecz. Mafia pisowska działała pakietowo. Jakie były faktyczne te wydatki, czy też jaki był faktyczny dochód z reklam tej grupy MMF, które spółki Skarbu Państwa tę stację w ten sposób finansowały, no to będzie to wymagało, krótko mówiąc, śledztwa. Bo oni dobrowolnie oczywiście tych danych nie ujawnią. Tego możecie być Państwo pewni. Dalej pan Grudek pisze, że osoby znające rynek reklamy doskonale wiedzą, że na rynku mediów, szczególnie w radiu, stosowane są rabaty sięgające kilkudziesięciu procent. I dlatego medium, które o tym pisało, zestawili dane cennikowe dotyczące wydatków Orlenu z jednostkowym sprawozdaniem RMF FM, aby wywołać wrażenie, że ponad 20% przychodów RMF pochodzi z grupy Orlen. W sposób naturalny nasuwa się wniosek, że jeżeli autor artykułu ma dostęp do danych Kantar Media o cennikowych wartościach kampanii PKN Orlen, to oznacza, że ma również dostęp do danych o cennikowych globalnych przychodach grupy RMF FM. A te w takim ujęciu nie wynoszą 100 milionów, lecz prawie 3 miliardy złotych, co prowadzi do wniosku, że udział zleceń od PKN Orlen jest z nich marginalny. No, proszę Państwa, no to już jest oczywiście manipulacja, czyli zamydlanie tematu. Przeciętny odbiorca wyłuska tylko, jest w nich marginalny, oznacza, że ma również dostęp do innych danych. Krótko mówiąc, że ów dziennikarz napisał nieprawdę, zmanipulował. No i tu może się zacząć dyskusja. Czyli zacznie się, a co to znaczy to, a jak należy rozumieć tamto? Szanowni Państwo, jak co należy rozumieć, po owocach ich poznać? Był Balawajder w Hiszpanii? Był. Zna się z wiceprezesem Orlenu? Zna. Pracuje jego żona w Unipetrolu? Pracuje. Jest członkiem Rady Nadzorczej Rosomaka? Jest. No to połączmy kropki. Skoro dziennikarze mają być niezależni od władzy państwowej, nie być z nimi powiązani w jakikolwiek sposób, nie bywać na urodzinach, gdzie bywają politycy, nie robić sobie z politykami zdjęć, nie obściskiwać się na ulicy z politykiem, jak robił to Robert Mazurek i Paweł Kukiz, którzy się wyściskiwali na ulicy, zrobiono im zdjęcia, mogli to chociaż zrobić gdzieś na uboczu, czy w jakimś, nie wiem, ustronnym miejscu zacząć się obściskiwać. Zrobili to na ulicy, chyba żegnając bądź witając się bardzo czule, a później udając w studiu RMF, że są per pan ze sobą. Po prostu cyrk i szopka. Proszę Państwa, te czystki, i teraz jakby chciałbym przejść już do tego konkretu, bo teraz musimy połączyć te wszystkie kropki. Jak pamiętacie, ja mówiłem nie tylko o koncernie Bauera, również Ringier Axel Springer Polska, to jest ta spółka, która wydaje Onet, między innymi Newsweeka, to taże spółka na podstawie pomówień pozbyła się Tomasza Lisa, uczestnicząc siłą rzeczy w nagonce na niego, no może nie w sposób bezpośredni, przecież to nie oni zorganizowali, tak, ale jakby pozwalając na to, nie stając w obronie Tomasza Lisa. Póki co wszystkie zarzuty okazały się piramidalną bzdurą. Nie wiem, jak pani Renata Kim, która była autorką donosu do spółki RASP, może patrzeć sobie w twarz w lustrze. No pani Kim się nie goli, więc może rzadko spogląda w lustro. Ale maluje się. Są kobiety, które potrafią się malować bez lustra. W każdym razie, no ja miałbym problem, żeby się spojrzeć w lustro i się ogolić bądź umalować. Nie byłbym w stanie tego zrobić po tym, że jeszcze się przyznawszy do tego publicznie, że doniosłem na swojego szefa do zarządu spółki, chwaląc się tym, a potem dowiadując się jeszcze z mediów, że to mi się zarzuca mobbing, jak też pani Kim zarzucą. Która straszyła wszystkich dookoła, sądem mnie również, ale jakoś
z autorem tego zarzutu do sądu nie poszła, to jej kolega, z którym pracowała, bodajże w Newsweeku, nie sobie przypominam, ale mogę się mylić, może gdzie indziej. I teraz, proszę Państwa, koncern Bauer, bo wiadomo, że RMF FM należy do koncernu Bauer, niemieckiego zresztą. Pozwólcie, kawkę popiję. To jest to, o czym mówiłem już wcześniej, niejednokrotnie o tym pisałem, że zaczną się w mediach czystki. Zarzut o mobbing wobec Balawajdera jest klasyczną maskirowką. To jest oczywiście piramidalna bzdura, bo Balawajder nie ma charakteru mobera, a jeżeli gdzieś był wymagający wobec kogokolwiek, wiecie, to jest bardzo popularny zarzut, który się pojawia w przestrzeni publicznej, że ktoś jest moberem, pojawia się też jakieś nieprzystojne zachowanie wobec kobiet, a potem na koniec dnia okazuje się, że albo to nie miało miejsca, albo było zupełnie odwrotnie. Przykład Kevina Spacey'ego, którego, przepraszam za określenie, spuszczono w toalecie i przez 6 lat się męczył z bezzasadnymi zarzutami, został z tych zarzutów oczyszczony, ale człowiekowi życie zniszczył. Ja do tego tematu kiedyś wrócę, bo autorzy, autorki tego typu pomówień i kłamstw nie ponoszą w zasadzie większej odpowiedzialności, a powinni. A powinni. I teraz, proszę Państwa, pan Marek Balawajder zostaje wyrzucony z pracy, czy też razem z zarządem dochodzi do jakże słusznego wniosku, że ta forma tej współpracy się wyczerpała. Ale to nie jest koniec. Bauer zdaje sobie sprawę z tego, że przez te wszystkie lata czerpał z tego zysk. I to nie małe, milionowe. Jak popatrzycie na zyski, powtarzam, w czasie pandemii, w czasie kryzysu, ile pieniędzy koncern zarobił, to będziecie Państwo zaskoczeni. To samo dotyczy pozostałych koncernów medialnych, które, to jest bez znaczenia, skąd te koncerny są, tak na dobrą sprawę, ale czerpały z tego korzyści. No ale są zarządy, są redaktorzy naczelni, tak? Ktoś by powiedział, więc oni podejmują decyzje. Proszę Państwa, no zejdźmy na ziemię, tak? Niezależne dziennikarstwo to jest takie dziennikarstwo, które, można powiedzieć, samo się finansuje. Ja jestem niezależny. Ja nie mam, znaczy, no, wpisując na przykład do historii bez cenzury, czy współpracując z 224, czy ze służbami specjalnymi, z portalem służby specjalne Janka Pińskiego, oczywiście się wymieniamy uwagami, ale musicie Państwo wiedzieć, że redaktor Piński bardzo dba o tę niezależność, niczego mi nie narzuca, bo wie o tym, że gdyby nawet próbował mi coś narzucić, to ja bym się bardzo szybko, mówiąc kolokwialnie, zbiesił. Bo taką już mam naturę, że obstaję przy swoim, bardzo chętnie przyjmuję kontrargumenty, ale mówię czasem stanowcze: o nie, o nie. Nie nawiązuję tu do sytuacji z Janem, tak? No, ale jeżeli ktoś by mi powiedział, że mam o czymś mówić, bądź mam o czymś nie mówić, to pokazałbym gest Lichocki. Nikt nie będzie mi narzucać, o czym w tym kanale, naszym wspólnym, mam mówić, bądź mam nie mówić. Bo że coś nie wypada, że coś jest niepolityczne. Nie. Ja nie uznaję poprawności politycznej. Ja mogę zrozumieć rację stanu, mogę zrozumieć interes społeczny, że owszem, w pewnych sprawach nie wypada, bo się nie należy mówić, bo to nie ma sensu. Tak? Nie będziemy się bawić w clickbaity, ja nie będę robić czegoś tylko po to, żeby zwiększać swoje zasięgi subskrybentów. Nie kupuję, jak niektóre kanały, moje subskrypcje, nasze subskrypcje są prawdziwe. Państwo przychodzicie po to, oglądacie, żeby mnie posłuchać. Czystki będą szły dalej. Te czystki w zasadzie już są. Rozstają się z niektórymi dziennikarzami, którzy są kojarzeni z władzą, a udawali, że są dziennikarzami wolnych mediów. Co zrobi Ringier, Axel Springer, Polska, Bauer? Muszę Państwu powiedzieć, że najbliższy rok przyniesie niezłe trzęsienie ziemi. Zwróćcie uwagę, że
ci ludzie poza takim na przykład Telewizja Republika czy ten kanał Stanowskiego, no to oni nigdzie pracy nie znajdą. Nie na takich stanowiskach. Może gdzieś dostaną jakąś wierszówkę. Oni są medialnie, branżowo skończeni. Zresztą też zmieniła się sytuacja, gdzie my, jako opinia publiczna, w tej chwili są media społecznościowe, jest niezależne dziennikarstwo, które jakby raczkuje, rodzi się jeszcze raz. No, państwo też tworzycie to niezależne dziennikarstwo, bo gdyby nie państwo, to nie byłoby mnie. No przecież miałbym mówić do ściany. Każdorazowo mówię do kilkudziesięciu tysięcy osób. Państwo słuchacie, komentujecie. Możemy się ze sobą nie zgadzać, możemy polemizować jak najbardziej, ale to jest naprawdę potężny zasięg. Tu nie przyjdzie do mnie pan Grudek, robiąc mi uwagi i coś bełkocząc o wyczerpaniu się formy współpracy. Tu nie przyjdzie nikt z zarządu Ringier Axel Springer Polska, mówiąc, że teraz to ja muszę złożyć dymisję. Bo za lewostrogę. Ja naprawdę nie mam takich ambicji, żeby się wysługiwać mediom, które biznesowo wysługują się polityką. To tyle moich osobistych uwag na ten temat. Czystki się zaczęły. Balawajder został zwolniony. Teraz trzeba poczekać na kolejne ruchy, a podejrzewam, że one nastąpią w przeciągu najbliższych miesięcy. Nie bądźcie zaskoczeni, jak też tak potocznie mówiąc, z roboty wyleci Bartosz Węglarczyk, którego większość z Państwa, tego co zauważyłem, nie obdarza, nie obdziela, nie obdarowuje, niezbyt go lubi. Nie obdarza go sympatią. Nie obdarowuje, nie obdarza. Nie obdarowuje. Widzimy się jutro o 14. Ja Państwu dziękuję za uwagę, bo już jesteśmy w 27 minucie. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną do samego końca. I już zapowiem w tej chwili, że dzisiaj o godzinie 20 będzie jeszcze jeden materiał, który będzie dotyczyć protestów rolniczych. Może samych rolników. Temat agraryzmu poruszony w troszeczkę szerszym kontekście. Nie wiem, czy to Państwa zainteresuje, ale ja żyjąc od paru lat na Kaszubach, mając za żonę rolniczkę z prawdziwego, zwykłego, przeciętnego, ubogiego gospodarstwa, myślę, że będę miał do powiedzenia kilka ciekawych słów. I zapraszam na ten materiał, szczególnie właśnie na tą godzinę 20 wieczorem. Porozmawiamy na temat rolników, nie tych tak zwanych bambrów, którzy mają traktory po 1 000 000 zł, tylko tych, którzy bywa, że traktor muszą pożyczać, albo jest jeden traktor na 5 gospodarstw. Ci rolnicy nie pojechali protestować i robić burdy na ulicy, ani palić. Pani, widzimy się za niedługo, bo już o 20 i oczywiście jutro o 14:00. Do zobaczenia.